na terenie tych terenów poszpitalnych miał być zlokalizowany nowy kampus. W tym celu, po wielu perturbacjach, tłumaczeniu młodzieży, oporach tej młodzieży, przenieśliśmy czwórkę, dzisiaj tego nie ukrywam, żałuję, dziś żałuję. Przenieśliśmy liceum numer 4 na Rząs po to, żeby ten reprezentacyjny w środku miasta budynek w przyszłości był siedzibą dziekanatów i administracji tego kampusu uniwersyteckiego w Grudziądzu. I powiem coś więcej. Problem już był, projekt o memorandum nie było tajemnicą. Ono trafiło do prasy, pisała o nim Rzeczpospolita. I wreszcie, powiem taką ciekawostkę, że w oparciu o ten projekt, o to memorandum, na Politechnice Gdańskiej powstała bardzo ciekawa praca dyplomowa, magisterska o tym, na architekturze, jak władze Grudziądza wspaniale wykorzystały zdegradowane poszpitalne tereny na funkcje uniwersyteckie. Tyle tylko, że no, było to oparte tylko na tym naszym projekcie, na tym, co przygotowaliśmy. Nigdy nie doczekało się realizacji i niestety zostało na papierze. Nowe władze Grudziądza, ja miałem wrażenie, one chyba nie zrozumiały, na czym ten pomysł polega, ponieważ ja od początku twierdziłem, że utrzymywanie, że powiedzmy te ośrodki zamiejscowe, one są rozwiązaniem tymczasowym. Dlaczego? Dlatego, że one powielają kierunki z Gdańska czy z Torunia, w związku z tym one w ciągu paru lat wyeksploatują rynek ze studentów i stracą nabór i tak się rzeczywiście stało. No i co się dzieje? No, parę lat temu, ja to nazywam przegoniono, bo znam kulisy tego, przegoniono z Grudziądza bardzo chętnych do współpracy, w zamian właściwie nie oczekujących niczego i prowadzących tutaj bardzo dobre kierunki, ponieważ dzisiaj, co by nie powiedzieć, nadal w Polsce, mimo tego całej zapaści, nadal w Polsce prawie nie spotyka się bezrobotnych inżynierów. Prawda? I przegoniono z Grudziądza z tymi dwoma kierunkami, które tu były realizowane, Politechnikę Gdańską. Dzisiaj słyszymy, że to samo stało się z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. No, no co można o tym powiedzieć? To szkoda, no tyle. Także, natomiast, no cóż, tereny poszpitalne. No dzisiaj można tam pójść i zobaczyć, są one smutnym pomnikiem, są kolejnym gruzowiskiem, których już mamy na terenie miasta kilka, no i nic więcej się tutaj nie da powiedzieć. Kolejnej szansy, dużej szansy, upatrywaliśmy 6 lat temu w zmianie charakteru miasta. Ja już kiedyś powiedziałem, Grudziądz nie będzie nigdy już wielkim ośrodkiem ciężkiego przemysłu, takim jakim był jeszcze ileś tam 10 lat temu, prawda? I to trzeba było sobie powiedzieć. W związku z tym, co w zamian? Już trochę o tym mówię, ale między innymi po to przez kilka lat doprowadziłem do tego, że miasto stało się właścicielem źródeł solankowych odkrytych w 1972 roku i dzisiaj i doprowadziłem do rozpoczęcia ich eksploatacji. Wszystko to wykonaliśmy raptem w półtora roku, bo tyle mieliśmy czasu, żeby coś pokazać. Chodziło o to, żeby zrobić szybko, żeby coś było widoczne, żeby można było zacząć rozmawiać z ewentualnymi inwestorami. No niestety to, co udało nam się zrobić przez te półtora roku, to się okazało, że to był początek końca, bo na tym się skończyło. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj, ja nie wiem, kto tam ostatnio, kiedy byliście tam ostatnio, otóż proszę Państwa, poziom dewastacji nawet tych skromnych początków, które tam zostały wykonane, no jest zatrważający. Usługi świadczone dzisiaj tam są no zagrożeniem, w mojej ocenie, zagrożeniem dla zdrowia. Natomiast myślę, że dobre imię Solanek, mam nadzieję, że tak nie jest jeszcze, ale niestety obawiam się, że tak też może być, być może zostały zniweczone na zawsze, bo tego się nie odbudowuje przez rok, dwa, pięć. Na to się pracuje latami. Natomiast proszę Państwa, to co się stało z basenem zewnętrznym. Ja nie wiem, tutaj jest pewien jednak apel do radnych, żebyście zechcieli to zobaczyć i żebyście zechcieli, ja Wam polecę szanowanych
inżynierów, tam nie trzeba być inżynierem, żeby to wiedzieć, trzeba skończyć średnią szkołę i mieć pojęcie o fizyce. Proszę Państwa, no przecież to jest jeden wielki skandal. Tam na skutek idiotycznych, zupełnie idiotycznego działania przy tym obiekcie doprowadzano do jego uszkodzenia, następnie spuszczono wodę pod zabetonowany w ciężkich ławach basen, no, który się zachował tak, jak się musiał zachować. Czyli z potężną siłą wyrwał te wszystkie betony z ziemi. No, i o dziwo, słuchajcie, przecież tam jest ewidentna wina człowieka. To nie jest, to się nie stało samo. To nie miało się prawo stać przy przestrzeganiu technologii. Tam nie ustalono winnego, nikt za to nie odpowiedział, natomiast to przedstawia obraz nędzy i rozpaczy. Proszę Państwa, dzisiaj słyszymy, że tam będzie się zlecać jakieś kolejne projekty, plany zagospodarowania i tak dalej. Proszę Państwa, tego typu studia dla Solanek są opracowane z dużym rozmachem, przewidujące sanatoria tam zlokowane, przewidujące powstanie osiedla rezydencjalnego w pobliżu źródła, prawda, i tak dalej. Tego typu opracowania mi miasto dysponuje, ponieważ my zanim zaczęliśmy cokolwiek tam robić, no to chcieliśmy zbadać, zanalizować, obliczyć możliwości, jakie z tym są związane. I teraz, proszę Państwa, i kolejna sprawa. Przypomnę ją do znucenia. Odchodząc, zostawiłem 30 milionów gotowych pieniędzy, prawdziwych pieniędzy, nie teoretycznych, na budowę parku wodnego. Dzisiaj wiemy, że gdyby te pieniądze zostały zgodnie z przeznaczeniem użyte, to dzisiaj od wielu lat mielibyśmy park wodny i tłumy ludzi, którzy z tego województwa by zjeżdżali, bo raptem odległość dzisiaj z Torunia do Grudziądza zmniejszyła się do 30 minut jazdy autostradą, prawda? Nie mamy nic. Nie mamy nic i nie mamy 30 milionów. Ja tu powołam się, ponieważ rozmawiam wielokrotnie z różnymi ludźmi, między innymi też rozmawiam z człowiekiem, który miał odpowiadać za budowę tego parku wodnego. To jest obecny prezes wodociągów, który wielokrotnie mówił, Andrzej, gdyby zostawili mi te pieniądze, to dzisiaj mielibyśmy obiekt no, typu Sopockiego, czy chociażby tego, który powstał w Unii. My nie mamy ani jednego, ani nie mamy 30 milionów, które się rozpłynęły, no, zostały przejedzone, taka jest prawda. Dobra, to może już nie będę proponował, żeby zadać jakieś pytanie. No i proszę Państwa, a przypomnę jeszcze, bo nie wiem czy pamiętacie, to już 6 lat, to pamięć ludzka jest zawodna, że żeby utopić ten pomysł akwaparku, pamiętacie 6 lat temu, jakie rozwijano wizję tego, co powstanie na terenie obecnych basenów w Tarpnie, nie? Pamiętacie? Bo to aż tak bardzo zawodna nasza pamięć nie jest. No to proszę się tam przejść. Jakie tam miały być cuda niewidy, jakie baseny, jakie tryskające słonie, prawda, i cała reszta. A dzisiaj co jest? Proszę Państwa, to jest drama, to jest też dla rady. Tam przy tym budżecie, który MORiW dostał, to im nawet nie starczy na... Oni się zastanawiają, bo im to jest za mało, żeby taczką, w taczce rozrobić trochę cementu i zaszpachtlować te dziury, które w tym basenie są. Tak to dziś wygląda. I ktoś musi wreszcie zadać pytanie o to, o te wizje, które by wtedy mamiono. 11,5 miliona miało być pozyskanych z Unii Europejskiej. I teraz proszę Państwa, rzecz niezwykle ważna i dla mnie osobiście bardzo ważna, być może się zdziwicie, że przywiązuję do niej taką. Otóż proszę Państwa, skandaliczna i dla miasta uważam niezwykle szkodliwa, która zaciąży na historii tego miasta przez najbliższe dziesięciolecia. Być może pewne kierunki rozwoju Grudziądza przekreśli na stałe. To jest decyzja o umiejscowieniu w Grudziądzu ogromnej, wielkiej spalarni gazu. Proszę Państwa, na te inwestycje nie zgodziła się żadna inna gmina, ani żadne inne miasto w promieniu 150 kilometrów, chociaż były takie podchody robione. Nie zgodziła się dlaczego, ja zaraz wyjaśnię.
Ale tutaj kuriozalne jest, że zgodziło się na to miasto, gdzie jej lokalizacją zainteresowany jest prywatnie prominentny polityk. To nam odpowiada, dlaczego Grudziądz się zgodził. A nie zgodził się Toruń, Bydgoszcz, gminy pod Toruńskiem. Dlaczego w ogóle nie chciało o tym słyszeć? W Grudziądzu się zgodzono, ponieważ jej lokalizacją zainteresowany był lokalny polityk. Wiadomo, który sprawa jest przecież publiczna. I proszę Państwa, dla mnie to jest przykład... Panie Prezydencie, na każdy tego, co Pan powiedział, chcę wprowadzić temat. Takie pytanie było zadane na jednej z rad miejskich. Prezydent, nie prezydent, Pan Malinowski odpowiedział, że to jest absolutna bzdura, ponieważ ten polityk ziemię kupił dużo wcześniej, niż powstała spółka powołująca decyzję, która podejmowała decyzję o budowie elektrowni gazowej. Ale to może tak snuli, to byśmy podejrzewali, że on już kupił tę działkę, myśląc o tym. Nie, ale ja o to nawet nie podejrzewam. Nie. No dobrze, kupił, miał działeczkę, prawda, fajnie, okej, okay, legalnie. Ale przyjęcie to nadal nie rozwiązuje problemu, dlaczego Grudziądz zgodzi się na przyjęcie inwestycji, której nikt inny nie przyjął. No właśnie dlatego. Dlatego, że można ją postawić na tej działce. I teraz proszę Państwa, dla mnie osobiście to jest przykład obowiązywania w Grudziądzu standardów, nie wiem, białoruskich, to jest standard północno-koreański, nie wiem jaki, na pewno nie jest to Europa. Na pewno nie jest to Europa. I teraz praktycznie, co to znaczy? Praktycznie zamyka to przed Grudziądzem perspektywy rozwoju w kierunku wysoko specjalizowanych usług zdrowotnych, uzdrowiskowych, rekreacyjnych. O tym możemy zapomnieć. Opowiadanie, proszę Państwa, opowiadanie, że można spalać takie ilości gazu bez żadnego efektu ubocznego, jest po prostu zawracaniem głowy. Tego się nie da zrobić. Tak samo nie jest możliwe spalanie w systemie ciągłym takich ilości gazu bez składowania tego gazu. Ten gaz nie może być spalany online. Ta elektrownia nie może pracować lub nie pracować w zależności od tego, jak ciśnienie w grubej rurze się utrzyma. No przecież to jest logiczne. Ten gaz trzeba magazynować. Trzeba magazynować. I proszę Państwa, tak jak powiedziałem, wszystko oczywiście odbyło się bez społecznej konsultacji, bez zapytania mieszkańców o zdanie i tak dalej, i tak dalej. Ta inwestycja to bomba podłożona pod to miasto. I teraz proszę Państwa, no może czasem warto nawet pozwolić, jak człowiek jest w desperacji, to i bombę pod siebie pozwoli podłożyć. Może jest taka sytuacja. Ale zastanówmy się, co my zyskujemy na tej bombie. No, gdyby się okazało, że dzięki temu Grudziądzanie będą mieli pracę, tak, tańszą energię, że tutaj będzie zapotrzebowanie na tysiące fachowców, że nasze dzieci będą mogły po studiach wrócić i znajdą robotę. To może nawet warto taką bombę sobie podłożyć, ale nie. Proszę Państwa, ta inwestycja praktycznie dla grudziąckiego rynku pracy nie ma żadnego znaczenia. 50 miejsc pracy, to wiecie, to dając jakieś ulgi i preferencje, to można te miejsca uzyskać, nie wiem, w usługach i w handlu w mieście. Więc tak, dla rynku pracy nie ma żadnego znaczenia. Dla dochodów miasta bardzo skromny, to jest mamienie, bardzo skromny, jedynie udział w podatku od nieruchomości, natomiast istotne dochody, które od takiego kolosa można by uzyskać, one mogłyby tylko pochodzić z jednego źródła, z udziału w CIT-cie, prawda? Ale to jest akurat dochód, którego miasto nie dostaje. To jest dochód, który dostanie Gdańsk albo Warszawa, bo w zależności od tego, gdzie jest zlokalizowana centrala firmy i Skarb Państwa i koniec. Więc niech mi ktoś powie, po co? Nie dostając w zamian nic,
ładujemy do miasta ekologiczną bombę, z którą nie będziemy umieli sobie w żaden sposób poradzić. I proszę Państwa, ja mam taki jeden, myślę, że Runda Grudziądza się tym zajmie, ale ja chciałbym zaapelować, żebyśmy stworzyli jeszcze wspólny front w tym względzie, ponieważ ja uważam, że sprawa nie jest jeszcze przegrana. Ja dzisiaj oczywiście słyszę i jestem całym sercem, jak będzie następna demonstracja, przyjadę tam protestować przeciwko wycięciu tych 160 drzew pod idiotyczny zupełnie pomysł przebudowy parku. No dobrze, no róbmy, żeby ludziom było przyjemniej, ale nie wycinajmy tego, co w tym parku jest najcenniejsze, no bo to przecież jest bzdura. Ale proszę Państwa, utrzymajmy też pewną proporcję. Ja jestem za ochroną tych drzew, za ich uratowaniem. Będę protestował do upadłego, ale proszę Państwa, będę proponował, żeby stworzyć, czy wokół ruchu, czy nie, obywatelski ruch sprzeciwu wobec tej inwestycji, o której mówię. Ona jest dużo większym zagrożeniem dla miasta niż nawet wycięcie tych 160 drzew. Naprawdę. I dlatego chciałbym, żebyśmy na to nie patrzyli bezczynnie, żebyśmy spróbowali interweniować wszędzie przed polskimi instytucje, które tylko zechcą się tym zainteresować. I myślę, że tutaj no, musimy, to też jest to w kierunku tych, którzy mają posłów czy eurodeputowanych, tych ugrupowań, partii, struktur, żeby no, być może oni nam w tym pomogli, ponieważ uważam, że jest to sprawa niezwykle ważna. Tyle. Teraz kolejna rzecz z tych, które wybrałem. Proszę Państwa, komunikacja. Nie będę przypominał i nie będę tego wracał, tylko wspomnę. Zniszczenia właściwie zaraz na początku kadencji, w 2007 roku, zniszczono przygotowywany skrupulatnie przez długie miesiące i uważam bardzo dobre podstawy funkcjonowania spółki przewozowej, która wtedy była, wciąż dalej jest, własnością miasta. To później mnie przez półtora roku ciągano po rzeczniku dyscypliny finansów publicznych. Tam byłem przesłuchiwany i przez prokuratorów, i przez rzeczników, prawda, i tak dalej. I wreszcie po półtora roku oczywiście okazało się, że to ja miałem rację, że umowa z MZK była ok, że było wszystko w porządku, tylko że co z tego? Co z tego? To z tego, że do tego czasu spółkę dokładnie zniszczono, umowy wypowiedziano, powrót do tej sytuacji już był niemożliwy. Ale teraz tak. Dziś mamy, jaką mamy sytuację dziś? Dziś mamy bilety droższe o kilkadziesiąt procent. Prawda? 30-40% droższe niż 6 lat temu. A dopłaty z budżetu mamy dwa razy większe niż były wtedy. Ale dochody biletów mamy na poziomie troszkę niższym niż były 6 lat temu. Co to znaczy? No, że jest jakiś absurd. Komunikację mamy piekielnie drogą, płacimy, dokładamy dwa razy tyle, niż dokładaliśmy przed 6 laty. Bilety, mimo że podnieśliśmy o 30%, to mamy mniejsze dochody niż mieliśmy 6 lat temu. Co to znaczy? To znaczy, że skutecznie zniechęciliśmy Grudziądzan do jeżdżenia, do korzystania z tego, albo uniemożliwiliśmy wielu z nich korzystania, bo to oznacza, że musieli ludzie jeździć zdecydowanie, czy o te 30% mniej, prawda? Tak jest logiczny jest. I teraz proszę Państwa, a jednocześnie słyszę, i to też jest pewna rzecz, no, która dla mnie jest zastanawiająca, równocześnie słyszę, że MZK ma ratować się wywożeniem śmieci i zimowym utrzymaniem dróg. No, ludzie, no bałagan, jaki panuje tutaj na rynku spółek komunalnych, to jest jakieś szaleństwo. Spółka dostarczająca i produkująca i oczyszczająca wodę prowadzi już wysypisko śmieci. Ja rozumiem, prowadzi dobrze, bo akurat ma dobrego prezesa, który to potrafi robić. Tak jest. Ale teraz spółka, która ma za zadanie wozić ludzi, będzie wywoziła śmieci i będzie utrzymywała drogi, no przecież to jest jakaś kompletna paranoja. I teraz proszę Państwa, tak, i czekam, ja mówię, czekam teraz, że MZK za chwilę zacznie leczyć ludzi. Bo jak słyszę, to szpital z kolei ma w najbliższym czasie zająć się piekarnictwem, pieczeniem chleba na wielką skalę. No, no gdzie my żyjemy? Utrzymywanie parkingów.
Wracając do MZK, proszę Państwa, proponuję i będę namawiał. Zaciągnąłem języka, rozmawiałem z ludźmi, dzwoniłem, pojechałem, porozmawiałem. Myślę, że dużo na ten temat wiem. Dokonałem pierwszych wyliczeń, chociaż tutaj ja mam trochę dostęp, trudności z dostępem do materiałów czasami, więc muszę się niestety opierać tylko na tym, na tych oficjalnym budżecie. Otóż proszę Państwa, będę proponował i będę namawiał wszystkich startujących w najbliższych wyborach, aby wprowadziły w swoich programach i zrealizowały pomysł darmowej komunikacji publicznej dla grudziących, dla wszystkich tu zameldowanych i płacących tu podatki. I teraz, proszę Państwa, to nie jest zupełnie nowy pomysł. No, pierwszą europejską stolicą, dużym miastem był Tallinn w Estonii, ale teraz Nysa na Opolszczyźnie, Ząbki na Mazowszu, Żory na Śląsku, to już jest porównywalne miasto, bo 60-tysięczne. I teraz w trakcie przygotowywania się do wprowadzenia tego jest Lublin. I proszę Państwa, z pewnych kalkulacji wynika, że dla miasta, które ma budżet 540 milionów złotych, prawda? Byłby to dodatkowy koszt rzędu 7-8 milionów. Ale proszę Państwa, 11 milionów zostawilibyśmy w kieszeni mieszkańców. Bo tyle mieszkańcy wydają na bilety. Więc miasto musiałoby do tej dotacji, którą i tak daje, dać 7-8 milionów. Przy tym byłby cały szereg tam różnych oszczędności, prawda, i tak dalej. Nie trzeba by utrzymywać tych struktur, które kontrolują, prawda, i tak dalej. Dystrybucji, sprzedaży biletów, drukowania. Raz byśmy być może, bo to technicznie trzeba by wydrukować być może taką imienną kartę dla każdego mieszkańca, którą mieszkanie by dostał tam za symboliczną złotówkę, która byłaby takim tym uprawniającym do przejazdu. I koniec. I proszę Państwa, myślę, że efekt społeczny w mieście o tak wysokim bezrobociu i ubóstwie ludzi byłby nie do przecenienia, a efekt ekologiczny i oszczędnościowy w różnych dziedzinach również trudny nawet do oszacowania. Przecież wtedy ludzie zaczęliby wreszcie jeździć tymi autobusami, prawda? Można by liczyć na to, że ruch w rejonie wysoko zurbanizowanym zdecydowanie zmaleje. Z tego można wyciągnąć cały szereg bardzo pozytywnych wniosków i uważam, że miasto na to stać, jest to technicznie wykonalne i będę wszystkich namawiał, ruch dla Grudziądza na pewno w swoim programie będzie miał to zawarte, ale chciałbym, żeby to nad tym zastanowili się również inne ugrupowanie i struktury. I teraz proszę Państwa, bezrobocie, no to jest jakiś koszt. Ilość miejsc pracy znikających z grudziąckiego rynku zdecydowanie od 3 lat przewyższa ilość powstających. Tego w zasadzie nie obserwowano w Grudziądzu, takiej tendencji. Nie obserwowano w Grudziądzu od roku 2002. Czegoś takiego nie było, jak mamy do czynienia teraz. I proszę Państwa, jednocześnie poziom bezrobocia rośnie, a jednocześnie tysiące ludzi wyjechało w poszukiwaniu jakiejkolwiek pracy za granicę. Ja stawiam taką tezę, że przynajmniej ja to tak postrzegam, chociaż być może obracam się w jakimś takim specyficznym środowisku, ale uważam, że w Grudziądzu już bardzo trudno znaleźć rodzinę, w której nie byłoby kogoś, kto wyjechał za granicę, czyje dzieciaki muszą tułać się po Irlandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji. Ba, ja znam kilka osób, które znalazły pracę w tej ogarniętej podobno dramatycznym kryzysem w Hiszpanii. No i tam pojechali, mają pracę, a w Polsce nie mają. I proszę Państwa, to jest uważam jeden, tak naprawdę, gdybyśmy przeprowadzili rzetelne analizy na ten temat, to powiem Państwu, że bezrobocie w Grudziądzu to nie jest 25 czy 26%, tak jak się zastanawiają. To jest 40 i 45%. Tak. I wiem co mówię, mam znajomych, mam przyjaciół, ale co więcej, ja mam dwójkę dzieciaków, których wykształciłem na dobrych uczelniach i którzy dzisiaj, no, żeby zarobić godziwie na życie i żeby się utrzymać,
i żeby pomóc rodzicom, bo od tego też są, muszą przebywać za granicą. Są tam, ale proszę Państwa, zapewniam, bo niektórzy mówią, oni tam są, bo chcą być. Nie. Nie. Gdyby tu mieli godziwe warunki pracy, to oni wiedzą, że ich miejsce jest w Polsce. Ich miejsce jest w Polsce. Oni woleliby pojechać do Włoch czy do Anglii jako turyści, a nie jako pracownicy. Wymaganie 2000 na miesiąc i wracają. Również mam w rodzinie. Czy to jest proszę Państwa. Zarobić. Proszę Państwa, jeszcze tak. Puste lokale handlowe i usługowe na głównych ulicach Grudziądza i żadnej nawet żadnej reakcji władz, żadnej próby reakcji. Ja czasami, proszę Państwa, obserwuję, dłuższy czas byłem wyłączony, ale ostatnio dzięki tutaj inspiracjom ze strony Krzysztofa, no, zaczynam się pewnym rzeczom przyglądać. Ja czasami odnoszę wrażenie, patrząc na politykę MPGR-u, wobec mieszkań, wobec lokali, wobec targowisk, pasażu handlowego, że to ja mam wrażenie, że mam do czynienia z sabotażem. Proszę Państwa, jeśli jakby się ktoś uparł, żeby to wszystko doprowadzić do ruiny, no bo windowanie czynszu w momencie, kiedy w Śródmieściu no, wystarczy się przejść głównymi ulicami, coraz więcej lokali jest niezasiedlonych. Dalej. Dławienie wysokimi stawkami czynszów handlowców w obiekcie, który się wiele lat temu zamortyzował, ponieważ tu muszę powiedzieć, że kiedyś przed laty, kiedy pan Kaleta, prezes MPGR-u, przystępował do tej inwestycji, on się zresztą strasznie bał, bardziej niż ja na przykład, trochę trzeba go było przymusić i on zakładał, że to 5 lat zajmie mu zamortyzowanie. No ten obiekt się zamortyzował w 2 lata tak naprawdę. No to co przeszkadza dzisiaj, kiedy jest kryzys, kiedy mówi się, że wszystkim jest ciężko, no spróbować ratować ten obiekt jakąś aktywną polityką czynszową, choćby na ten czas tego kryzysu. No myślę, że i teraz tak, to podobnie sprzedawanie kamienic lokatorami w sytuacji, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, ponieważ tak, to dotyczy TBS-u, ale MPGR jest przecież ich właścicielem. Otóż proszę Państwa, dzisiaj sprzedawanie tych kamienic za bezcen jest bez sensu. Jest bez sensu. Sytuacja na rynku nieruchomości dawno nie była tak dramatyczna, jak jest obecnie. A po drugie, niech mi ktoś wytłumaczy, czemu dzisiaj sprzedaje to podmiot, którego jakby zadaniem i powołaniem jest budowanie domów w systemie TBS. Wiadomo, że cały ten system oparty jest na budowie nie za gotówkę, tylko na budowie z kredytów i to oczywiście kredytów, po to się tworzyło TBS, żeby mieć dostęp do atrakcyjnych, dobrych kredytów. No dzisiaj wszędzie na świecie buduje się tylko z kredytu. Taka jest prawda. No to dlaczego pozbywamy się majątku, powiedzmy, za 500 tysięcy, pod który możemy dostać 1,5 miliona złotych kredytu TBS-owskiego. No przecież to jest jakaś, to jest sabotaż. Czemu się to robi? I teraz dalej. Kolejna sprawa to jest kwestia zadłużenia miasta. Otóż proszę Państwa, zadłużenie miasta najprawdopodobniej, tak mówię, jest ogromne i najprawdopodobniej nie wiem, czy jest jeszcze ktoś, kto to kontroluje, ponieważ ja próbowałem się dowiedzieć, czy zorientować, jakie są prawdziwe dane o skali zadłużenia miasta, zobowiązań i samego budżetu miasta, ale również zobowiązań spółek komunalnych, również szpitala, bo to jest główny podmiot tworzący dzisiaj horrendalny budżet. Raz, że te sprawy są objęte tutaj najściślejszą tajemnicą. Ja szczerze mówiąc, jako zwykły obywatel, bo w takiej roli tylko występuję, nie bardzo mogę się do tych danych dobrać. No, być może znajdziemy jakiś sposób. Ale mimo wszystko można się zorientować, jaka jest skala tych zadłużeń. Otóż proszę Państwa, wystarczy obserwować, że miasto co jakiś czas zaciąga co już to różne długoterminowe kolejne kredyty, gdyby je tak sumować, no to one idą w setki milionów złotych i co jakiś czas miasto ratuje się, czy posiłkuje się różnymi takimi krótkoterminowymi
kredytami. Podejrzewam, znaczy to, że zaciąga jedne kredyty na spłatę innych kredytów, to jest inny problem, ale ja myślę, że to miasto, ono nie ma takiej bieżącej płynności, to znaczy im brakuje po prostu pieniędzy na bieżące funkcjonowanie. No co by nie powiedzieć, 6 lat temu ta sytuacja wyglądała zupełnie inna. No, no, można by powiedzieć, miasto pod tym względem było w sytuacji wręcz komfortowej. Oddzielną sprawą jest, tak jak powiedziałem, stan zadłużenia szpitala i spółek komunalnych. Z niepokojem patrzę, jak tworzy się różne, coraz to nowe spółki pseudoinwestycyjne do realizowania jakichś inwestycji. Czemu się je, czemu one tak pączkują? No po prostu dlatego, że tworzy się kolejne podmioty, które zaciągają kolejne kredyty. I tak naprawdę dzisiaj uważam, że jest to wielkie zadłużenie sfery publicznej i spółek komunalnych jest w przypadku Grudziądza kolosalne. Musimy w najbliższym czasie, uważam, zrobić wszystko, żeby prawdę o tym poznać. I teraz tak. Odnoszę też wrażenie, nie wiem czy Państwo to podzielają, że sfera finansów publicznych to jest w ogóle jakiś temat tabu. Nawet radni, którzy zadają pytania, no są często albo udziela się im odpowiedzi pokrętnych, albo wręcz kpiących i tak dalej. Natomiast weźmy chociażby kwestię finansowania sportu z pieniędzy publicznych i ze środków spółek zależnych dla miasta. Ja nie jestem przeciwko finansowaniu sportu, tylko to musi być wszystko bardzo przejrzyście. Niedawno jesteśmy właśnie w trakcie jeszcze afery we Wrocławiu, gdzie miasto, jak sądzę, prezydent przestraszył się tego, co lada moment tam się zacznie dziać i co wyjdzie. Mianowicie miasto nagle stwierdziło, że nie może być jedynym sponsorem pierwszoligowego, ekstraklasowego Śląska Wrocław, prawda? I co się okazuje? Że tak, miasto pompowało tam pieniądze i horrendalne pieniądze pompowały komunalne spółki. To się zakończy wielką aferą, bo wszystko idzie w tym kierunku. I teraz spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jak jest finansowany sport u nas. Miasto tworzy, no dzisiaj podobnie. Słyszę, że przystąpiło do kolejnej spółki akcyjnej, gdzie tam dwa symboliczne udziały mają prywatne osoby, natomiast 97, czyli 3 ktoś musi być, ma miasto. No przecież to jest coś, czego nigdzie się nie realizuje. No sport zawodowy to musi niestety być oparty na zupełnie innych zasadach finansowania, ale w Grudziądzu jakby nie widziano tego, że co się dzieje właśnie we Wrocławiu czy w innych miastach, gdzie kluby już pobankrutowały, w Łodzi między innymi, gdzie też trochę podobna była sytuacja i tu jakbyśmy dopiero zaczynamy w ten proceder. Otóż proszę Państwa, żeby Was nie zarządzić kolcie, tak jak powiedziałem, to moje dzisiejsze wystąpienie jest taką troszeczkę inwentaryzacją problemów, jakie w Grudziądzu mamy. To nie są oczywiście wszystkie problemy, całe mnóstwo innych, ale nie chciałem się rozdrobnić, żeby nie mówić, nie wiem, o jakości dróg, prawda, czy o czym, bo to wszystko wtedy utonie w szczegółach. Chciałbym, żeby to dzisiejsze moje wystąpienie, ten obraz Grudziądza, który w mojej ocenie jest po 6 latach rządów Roberta Malinowskiego miastem w fazie upadłości. Nie posiada żadnej wizji i żadnej koncepcji własnego rozwoju. Dzisiaj, jak sądzę, wiemy zdecydowanie mniej na temat tego, z czego będziemy jako Grudziądzanie żyć za 10, 15, 20 lat. No jeszcze mógłbym powiedzieć, biorąc pod uwagę siebie, że za 15 to z emerytury będę żył, prawda? Ale dzisiaj żyjemy z kolei też w takim kraju, gdzie nawet tego nie można być pewny, prawda? W związku z tym, to miasto nikomu, ani ludziom młodym, ani ludziom w średnim wieku, ani ludziom starym nie udziela podstawowej odpowiedzi. Za co będą żyli
perspektywie nieco dłuższej niż najbliższy miesiąc, czy nawet najbliższy. I tę sytuację musimy, trzeba zmienić. I początkiem tej zmiany chciałbym, żeby było to dzisiejsze nasze spotkanie. Żebyśmy zaczęli, tak jak powiedziałem, poważną rozmowę o mieście. Następne nasze spotkanie, które wyznaczy tutaj pan przewodniczący, proponuję, żeby było spotkaniem tematycznym, szczegółowym, z przygotowanymi materiałami, o których z tych problemów, żebyśmy omówili go szczegółowo, żebyśmy zaczęli się organizować i żebyśmy przyjęli taką zasadę, i to jest apel, że w sprawach Grudziądza nie powinny podzielić nas na żadnym etapie, nie powinny podzielić nas dzielące nas czasem różnice polityczne. Te niech się zaczynają za granicami miasta. Co do miasta, jeżeli jesteśmy niezadowoleni, bo nie mamy pracy, bo nie możemy godnie utrzymać na godnym poziomie naszych rodzin, bo nie możemy zatrzymać w Polsce dzieciaków, których żeśmy wychowali, wykształcili i dzisiaj muszą się tułać po świecie. Bo nie mogą, młodzież w Grudziądzu nie może studiować i zdobywać tutaj zawodu. Bo nikt nie chce się pochylić nad codziennymi problemami Grudziądza. To jeżeli z tego jesteśmy niezadowoleni, to czy jesteśmy prawicowi, lewicowi, z SLD, z PiS-u, z Platformy, nie powinno mieć znaczenia. Jeżeli co do tego się zgadzamy. Bądźmy, ja wiem, że to lepiej byłoby tworzyć dzisiaj, zakładać radosny ruch zadowolonych, prawda? Którzy chcą jeszcze więcej w tym mieście zrobić. Ale skoro nie mamy do tego warunku, to proponuję, stwórzmy prężny, silny, zjednoczony, nieskłócony wewnętrznie ruch niezadowolony. Z tego, w jakim stanie po 6 latach rządów Roberta Malinowskiego jest nasze miasto. 3 lata temu walczyłam o barbarzyńskie wycinanie, pielęgnowanie, tak to w ratuszu określono, lip. I w Leśniczówce 6 kwietnia założony został Społeczny Komitet Obrony Drzew i Zieleni. I na tym spotkaniu z 37 osób wyłowiono 8-osobowy komitet. I chcę powiedzieć Państwu, że do dzisiejszego dnia, minęły 3 tygodnie, wsparła nas bardzo czynnie Gazeta Pomorska, Gazeta Grudziądzka.pl. Ukazały się tam takie dosyć alarmujące artykuły o tym, co miasto tam zamierza zrobić. Natomiast komitet wystosował list otwarty do pana prezydenta, który złożyliśmy na jego ręce 8 kwietnia, chcąc uprzedzić zakończenie ogłoszonego przetargu na te wszystkie prace tam w parku zgłoszone, a ten przetarg kończył się 9 kwietnia, czyli dzień wcześniej udało nam się ten list otwarty zanieść i skutkowało to tym, że ogłoszenie zakończenia przetargu zostało wstrzymane i przełożone, z tego co wiemy, na 22 kwietnia, czyli teraz za parę dni. Jednocześnie komitet wystosował list do samorządowego kolegium odwoławczego w Toruniu, ponieważ zadaliśmy sobie trud i wczytaliśmy się w przepis, który jest taki, można powiedzieć, najbardziej kluczowy odnośnie tego obiektu zabytkowego, jakim jest park, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, w 1862 roku został założony. I tam było mnóstwo tych modernizacji, ale zawsze zachowany charakter tego miejsca. A w tej chwili to, co pan prezydent Malinowski zaprojektował, nie można się dowiedzieć, czy na przykład ta uchwała była podjęta demokratycznie, czy radni podjęli tą uchwałę, że tak, w tym miejscu będzie w ten sposób zagospodarowany teren. Lodowisko, szatnie, łyżworolki, do gry w bóle, do minigolfa, to wszystko na tych 5 hektarach upchnięte. Czy była konsultacja społeczna z mieszkańcami? Nie było. I dlaczego nas to... Aha, jeszcze dodatkowe pismo poszło do konserwatora zieleni w Bydgoszczy, bo jesteśmy przekonani, że każdy, kto takie stanowisko zajmuje, musi znać podstawowe przepisy. Ja już je w tej chwili mam w głowie, z racji tego, że się tym po prostu bardzo przejęłam. To jest takie określenie, zostały rażąco złamane przepisy dotyczące o wspólnym dobrze. Wspólne dobro naruszone poprzez to, że ktoś zdecydował, że to miejsce zamienione zostanie
zaprojektowany, bo projekt wykonany w 2010 roku, Urząd Miasta za to 140 tysięcy zapłacił i dziwnym trafem w Grudziądzu są przepiękne dwie firmy, które zajmują się projektowaniem ogrodów, aranżacją tych ogrodów, że te zlecenia nie trafiają nigdy do rdzennych Grudziądza, że ta praca nie zostaje tutaj, tylko to są zawsze specjaliści z Warszawy, bo ten projekt również wykonywał jakiś pan z Warszawy, który chyba ma sentyment do tego parku. Chciałam powiedzieć, że ja już wielokrotnie na forum pisałam o tym, że na zachodzie jest święte prawo, że jeżeli ludzie są emocjonalnie do jakiegoś miejsca przywiązani, a w tym wypadku Grudziądzania, a ja nią jestem od 60 lat, to takich miejsc się nie zmienia w tak drastyczny sposób. Zachowuje się ich charakter, dba się o te miejsca, pielęgnuje, wprowadza nowe aranżacje współczesne, próbuje jakoś tą wodę z ogniem pogodzić. A tutaj to zostało zrobione na zasadzie dyktatury. No, ja mam zawsze takie bardzo drastyczne określenie. Wszystkich Państwa o wsparcie tego, żeby nam tego nie zamieciono pod dywan, żeby znowu się nie okazało, że ktoś powiedział, że cel społeczny w tej formie jest ważniejszy od drugiego celu społecznego, który jest nietożsamy z tym, co prezydent Malinowski z tymi, którzy gdzieś ten projekt wymyślili. Sensus taki, który zadowoli w jakimś stopniu jedną stronę i drugą. Konferencję. A jeśli nie ma innej metody na prezydenta, róbmy doniesienia do prokuratury. Jeśli jest podejrzenie niezgodnej z przepisami wycinki drzew. To co zrobiono w przypadku mieszkańców Libelta. Zrobiliście, wiem o tym, doniesienie do sądu, do prokuratury. Jakie efekty będą, nie wiadomo. Ale róbmy to. Publicznie trzeba to robić. Zróbmy może jakieś spotkania tematyczne dotyczące, czy to bezrobocia, czy to solanek, czy jakichś innych spraw. Opracowania województwa kujawsko-pomorskiego od lat mówią, że pierwszą funkcją Grudziądza jest funkcja turystyczna, uzdrowiskowa, druga lecznicza, trzecia szkolnictwo i dopiero na czwartym czy piątym miejscu według badań jest przemysł. Jest przemysł. Jak my mamy być takim miastem, jeśli ta elektrownia powstanie? Oni sobie z tego nic nie robią. Sikora powiedział, ja to kupię dla dzieci. Dla dzieci kupi, tam jego dzieci będą mieszkać. Oni naigrywają się z nas. Pani też wiele mówi o drzewach, pani mówi, chodzi po urzędzie miasta. Ja też wiele mówię od kilku lat. To mnie mówią frustrat, pusta głowa, nie mądra głowa. Są to określenia prezydenta Malinowskiego. W stosunku do wielu osób, do mnie tak samo, ja to słyszałem publicznie. Śmieją się. I mi się takie spotkania, to się zakończą tym, czym się zakończyli 7 lat albo 3 lata temu. Efektem jest to, że się znów spotykamy i mówimy o takich sprawach. To są przyziemne, ale ważne sprawy. Moim zdaniem trzeba podjąć zdecydowane, radykalne kroki. Bo inaczej miasto zostanie doprowadzone do zupełnej upadłości. Mamy zniszczenie w taki czy inny sposób. Bo metody są naprawdę rodem KGB, Białorusi, dawnego Związku Radzieckiego. Wiele ludzi mówi, za komuny nawet tak nie było, że człowiek człowieka tak niszczył. Jednocześnie niszczy, a z drugiej strony siedzi w pierwszym rzędzie w kościele. I takich osób na piedestale władzy mamy w Grudziądzu bardzo dużo. I już właściwie kończąc, powinniśmy również to, co uważam Malinowski wygrał 7 lat temu, 3 lata temu, pisać, wydawać jakąś gazetkę własną i opisywać te przypadki, opisywać, rozdawać w kilkutysięcznych nakładach, w swoich środowiskach, przed sklepami, przed supermarketami. Bo społeczeństwo, rzeczywiście to co Andrzej mówił, wiele rzeczy nie wie, manipulowanych jest. Poprzez ten nasz, tak zwany nasz, mój to nie jest, kurier grudziądzki, tu jak pamiętacie, Malinowski po wygranych wyborach powiedział, od razu likwiduje, co niepotrzebne koszty, że była to potuwa propagandowa Wiśniewskiego, a co on zrobił? On tego nie zlikwidował. Zwiększył nakład z 12 tysięcy do 18 za nasze pieniądze. Czy my możemy z tą władzą porozmawiać, nawet pisząc, wyrażając swoje opinie, a oni niech to drukują w naszym, bo to pisze nasz kurier.
Czy ktoś z Państwa miał możliwość zamieszczenia tych uwag, o których Pani mówiła, o drzewach, w innych sprawach? Proszę Państwa, miało być społeczeństwo atelskie w Grudziądzu. Jeden z priorytetów programu PO. Tam mieliśmy się spotykać. Urząd Miasta miał wyznaczyć pełnomocników do kontaktów z każdym osiedlem. Gdzie my to mamy? To są kłamstwa. Oni nas mają za nic nas mają. A my tak rzeczywiście dyskutować możemy jeszcze, ale ile lat? To nie znaczy, żebyśmy jakąś broń wzięli, poszli i tak dalej. Sprawa radnych. Uważam też, że radni opozycyjni, tutaj moi koledzy, właśnie podejrzewam tak samo, powinni bardziej aktywnie działać. Bardziej. Występować, konferencje robić, nawet raz w tygodniu. Ujawniać te fakty. Bo inaczej się nie przebijemy. Stracimy następne lata. Ja już też właściwie mówię jeszcze rok, półtora, bo ja 7 lat walczę z tym układem, bo to jest układ. I na koniec już powiem może jedno zdanie tylko, jak nas prezydent traktuje. Piję to fragment z gazety tutaj nowo wydawanej. Widzę, że pan jest. Proszę Państwa, w cudzysłowie, opozycja już się zbiera. Organizuje jakieś spotkania, ale opozycja nie odpowiada za rządy, nie odpowiada za nic, więc ma dużo swobodnego czasu. Powiedział to pan Robert Malinowski w wywiadzie. Dziękuję bardzo. W nowej komunikacji miejskiej MZK, że to jest dobry pomysł i o sprawie m.in. ten. Mam dwa pytania, ale po kolei może. Odnośnie tej komunikacji, kiedy pomysł się zrodził? To znaczy, czy już w trakcie tego, jak prezydentem jest Robert Malinowski, czy jeszcze wcześniej, jak pan był? Jeśli wcześniej, to dlaczego nie było to wtedy wprowadzone? Pierwsze? Pomysł jest jednak dużo świeższy. Pomysł jest wtedy, kiedy zaczęły docierać pierwsze informacje, że skutecznie taką komunikację wprowadzono. Że dowiedziałem się trochę szczegółów, jak to wyglądało w Talinie. Zasięgnąłem też informacji. Natomiast sam pomysł, że... Znaczy, powiem tak. Pomysł, że komunikacja mogłaby być darmowa, to pierwszy raz pojawił się chyba w 90. którymś roku i pamiętam, wiem, kto był jeden członek zarządu ówczesnego mojego, ówczesny wiceprezydent był jego takim pomysłodawcą. Wtedy trochę odebraliśmy to jako prowokację, ale była to taka prowokacja, na którą warto byłoby się zastanowić. Natomiast dlaczego nie podeszliśmy do tego w tej kadencji 2002-2006. No, dwa lata to praktycznie stawialiśmy miasto na tak zwane nogi. Wtedy nie byliśmy w stanie tego zrobić. Natomiast najważniejszą sprawą, jeśli chodzi o komunikację MZK, w tamtym czasie było rozwiązanie dramatycznej sytuacji samej spółki komunikacyjnej. I jakby to było naszym głównym przedmiotem działania. Być może gdyby ten pomysł, który mieliśmy z pozyskaniem inwestora dla MZK i gdyby ten pomysł na 10-letnią umowę, którą MZK z miastem otrzymało, został zrealizowany, to nie wykluczam, że wtedy pojawiłby się kolejny pomysł, że można by właściwie zastanowić się nad tym, żeby MZK w całości była finansowana, jej działalność z dotacji. Natomiast sam pomysł dzisiaj pojawił się kilka miesięcy temu, tak jak powiedziałem, obdzwoniłem tych ludzi, pojechałem, pogadałem, dowiedziałem się, jak technicznie oni to realizują i myślę, że to jest dzisiaj jest to wykonane. Ja sądzę, że dzisiaj zakres szarej strefy w Grudziądzu się zmniejszył. To jest po prostu sytuacja dramatyczna, ponieważ w ośrodkach, które mają pewną dynamikę, to w takich sytuacjach zakres tak zwanej szarej strefy się rozrasta. Z tym mamy na przykład do czynienia w Warszawie, gdzie tam też są okresy, kiedy bezrobocie rośnie, ale tam czasami ten wzrost jest pozorny, ponieważ ludzie uciekają w te strefy, które nie są objęte statystykami. Natomiast w Grudziądzu uważam, mamy do czynienia dokładnie z odwrotną sytuacją, więc te 24, czy tam nie wiem ile, 25%, które wyliczył MUR, to moim zdaniem jest ten oficjalny stan bezrobocia, z jakim mamy do czynienia, natomiast
ja mam pewne swoje szacunki, bo nie, mówię, nie, 40, 45, nie wiemy dokładnie ile, natomiast to jest trochę tak jak z bezrobociem w Polsce, bo ktoś, kto twierdzi, że w Polsce jest bezrobocie na poziomie 15%, to jest nieporozumienie, no wystarczy doliczyć te kilka milionów ludzi, którzy są za granicą i mamy więcej niż w Hiszpanii, prawda? Także, żeby to było jasne. Natomiast w Grudziądzu, myślę, ta sytuacja jest też duża. Ja choćby z racji, być może dlatego, że mam od jakiegoś czasu, nawet miałem jednego syna, teraz mam dwóch, którzy tam pracują i nagle gdzie się nie obejrzę, to się okazuje, że wszystkie dzieci moich znajomych z mojego pokolenia, wszyscy mają dzieciaki rozrzucone. My się gdzieś spotykamy, spotykam się ze znajomymi. Wielu moich znajomych przeszło na jakieś tam wcześniejsze emerytury, czy wręcz nie pracuje. Znam takie sytuacje, gdzie na przykład znajomi się zwolnili z pracy, ponieważ wychowują dzieciaki, bo młodzi w Norwegii zarabiają i na dziadków, i na utrzymanie tych dzieci. Przecież to są sytuacje głęboko patologiczne. Bo przy całej najlepszej trosce, jaką ci dziadkowie dają, no to proszę Państwa, to nie jest ten model wychowania dzieci, które powinniśmy preferować. A mamy też takie sytuacje, ja znam takie sytuacje w klasie mojej córki, gdzie trójka czy czwórka dzieci mieszka u znajomych, raz u jednych, raz u drugich, którzy opiekują się dziewczyną, tymi dziećmi w gimnazjum, a ich rodzice w tym czasie pracują w Anglii. No przecież to jest chore.